Teraz pójdziemy dalej. Ale prostuj to nogi. No nie, zostaw tą rękę tak. Nie przypadaj się. Nie. Jak było widać, no, był jeden wielki kocioł przez dwie rundy, dużo się działo, no, na pewno walka ciężka do sędziowania, dla sędziów. No, jestem zadowolony, że dałem kibicom dużo emocji i radości, no, kończąc walkę przed czasem na trzeciej rundzie. Wiadomo, byłem też w pozycji zagrożonej nieraz, tak samo jak Jacek, ale udało się gdzieś te pozycje zmieniać. Na spokojnie schodną głową starałem się mniej więcej realizować jakiś tam game plan, który oczywiście w ferworze walki się zmieniał, ale no jak widać, było widać, koniec końców udało się wygrać. Na pewno bardzo emocjonująca. Tymek podkreślił, no, już drugą swoją walkę, podkreślił, no, taką mocną swoją obecność na arenie polskiego MMA. Nie dałem sobie krzywdy zrobić, na szczęście. No to zależy też, jak walka się toczy, jaki styl mają zawodnicy. U nas było bardzo dużo zapasów parteru. Od tych ciosów nie było za dużo, dopiero w trzeciej rundzie tam zacząłem wsadzać. No, tak jak mówię, dużo było, więcej było chwytania, rzucania, przewracania się niż bicia i stąd też brak obrażeń na twarzy. Ponad 2 miesiące szykowałem się głównie w Warszawie, ale w rodzinnym mieście swoim Bebson Bielawie, w klubie Bebson Gold Team. Oczywiście też byłem i tu też czuły się przygotowania. WCA charakteryzuje się tym, że ma dużo zawodników w jego wadze. Tam na chwilę obecną zjeżdża się cała czołówka Polski. To jest taki klub stricte neutralny, gdzie wszyscy najlepsi tam trenują. Poniekąd przez położenie Warszawa, poniekąd przez warunki, jakie w tym klubie są, mają tam tego dobrego trenera Jocza i tam wszyscy się gdzieś tak kumulują, ale głównie dla nas to było podstawą po prostu to, że ma mocnych tam sparring partnerów, z którymi będzie mógł jakby jak równy z równym te swoje umiejętności ulepszać i doskonalić. Właśnie czułem ze sobą swoją publikę, swoich kibiców, dodaje mi to mega zawsze siły. No, doping mnie cieszy i ten krzyk po prostu, jak już wcześniej mówiłem, nie śmie do walki. Ja już rok temu powiedziałem, powiem tak, Tymciu charakteryzuje się, no, przede wszystkim umiejętnościami, bo on trenuje od młodego chłopca, już praktycznie 6-7 lat, jest brązowym pasem jiu-jitsu, bardzo, bardzo skoordynowany, fajna stójka, fajny parter, także jest w tym wieku, gdzie tak naprawdę dojrzał do tego wszystkiego i to jest ten czas, żeby już wejść na tą większą arenę. Chwila przerwy, tydzień przerwy sobie zrobię i tak naprawdę szykuję się już do kolejnej walki. Cieszy mnie ta ciągłość tych walk, że teraz tak będą i jeszcze dwie walki na pewno w tym roku stoczę i chwila odpoczynku będzie pod koniec roku. Kolejna walka 25 sierpnia na Bebson Arenie w Bielawie. Jeszcze z kim to nie wiem i na razie spokojnie. Na pewno poinformujemy na najbliższym czasie i będzie wszystko wiadomo. No, musisz spokojnie mieć cały czas kontrolę na mocy. Chodź, ale ja zrobię na lidę. Musisz mieć cały czas. Czyli cały czas. Ona już poleciała.